Mam na imię Maciej, mam 27 lat. Ja mam na imię Karolina, mam również 27 lat i 10 września tego roku odbędzie się nasz ślub. Jesteśmy prawie 8 lat. Pomogę ci. Tak. Tak. I parą jesteśmy, myślę, szczęśliwą i wybuchową jednocześnie. Dokładnie miałam takie samo słowo nawet w głowie, że jesteśmy parą wybuchową, bardziej takim chyba, powiedzmy, włoskim małżeństwem. Bardzo się kłócimy i bardzo się kochamy i szybko się godzimy. Myślę, że jesteśmy zdecydowanie podobni, aniżeli różni. Tych różnic no, zliczyłbym chyba na palcach jednej ręki, jeśli w ogóle, ale to czyni nas chyba ciekawą parą. Myślę, że też popracujemy razem i nawet ludzie w pracy pytają się, czy jesteśmy rodzeństwem. W zasadzie na początku, jak zaczynaliśmy pracę, pytali się, czy jesteśmy rodzeństwem. Podobno jesteśmy też podobni wizualnie, nie tylko charakterologicznie. Nie chcemy, aby nasz ślub był szablonowy, jak te wszystkie śluby i wesela, na których byliśmy. My też lubimy zawsze inne trochę rzeczy. Myślę, że ta nieszablonowość i to, jak chcemy, żeby to jednak nie było tradycyjne wesele, przyjęcie, no jest jakąś naszą tutaj wspólną wizją. Jak będzie jeszcze dokładnie to wszystko wyglądać? Przyznam szczerze, że pomimo, że już we wrześniu bierzemy ślub, jeszcze nie wszystko jest zaplanowane, bo to też jest taka nasza cecha, że lubimy bardzo na spontanie wiele rzeczy robić i niekoniecznie mieć wszystko zawsze zaplanowane. Do salonu przyjechałam z przyszłymi teściami i z przyjaciółką z pracy. Wybrałam te osoby, bo byłam pewna, że będą szczere, nie będą kłamały, jak im się coś nie będzie podobało, to na pewno dadzą mi znać. No i chyba ufam, że będą potrafiły jednak mi doradzić, w czym będę wyglądała dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Izabela. Karolina, miło. Witam. Ty pewnie jesteś przyszłą panną młodą. Zgadza się. Ach, super. Marta. Cześć. No. Jesteś przyjaciółką? Tak. Agnieszka. Mama? Teściowa. Teść. Usłan. A dzień dobry. Teść? Teść. To masz takie niestandardowe osoby, które zazwyczaj panny młode przyprowadzają ze sobą. Fajnie. Rodzice dzisiaj niestety nie mogli, ale bardzo się cieszę, ponieważ teściowie są dzisiaj ze mną. Przyszli teściowie. Wow, no dobra, chciałabym z tobą o tym pogadać. Przyjaciółka, no to jest oczywista oczywistość, ale teściowie? To mnie trochę zaskoczyło, bo zazwyczaj panny młode przychodzą tu z mamą, z tatą, z siostrą, ze świadkową, a teściowie pojawiają się raczej rzadko. To co, Karolina, chodź ze mną, a was zostawię tutaj, możecie się rozejrzeć, może jakieś takie typy już swoje będziecie mieli wśród tych sukienek ślubnych. Zapraszam. No, czuję, że tutaj jest jakieś drugie dno. Karolina, Jezu, jaki to jest niestandardowy wybór, ty przyszłaś tutaj wybrać suknię ślubną z teściami. Zgadza się. Jak to się stało? W zasadzie teściów poznałam nawet przed narzeczonym. Tak, znam ich już trochę dłużej. Ale jak to się stało, że najpierw poznajesz teściów, a potem chłopaka? Historia jest dosyć długa, ale może w skrócie opowiem. Wyglądało to tak, że dorabiałam sobie wakacje, jeszcze jak chodziłam do liceum w sklepie z butami. I mój teść zostawił, przyszedł do sklepu mierzyć buty, w międzyczasie zostawił portfel i telefon komórkowy w sklepie i wyszedł. Czyli zakręcony teść, zakręcony. Fajny, już go lubię. Zakręcony. Widzę, że tutaj podobnie możemy być. No. W związku z czym wzięłam telefon, zadzwoniłam, ponieważ wyszłam ze sklepu, ich już nie było, więc wpadłyśmy z drugą ekspedientką na pomysł, żeby zadzwonić na ostatnio wybierany numer. Aha. I okazało się, że zadzwoniłyśmy do mojego aktualnego narzeczonego. Więc mój narzeczony przyszedł, odebrał te rzeczy i wyszedł. Minęło 2 lata i spotkaliśmy się ponownie w klubie w Radomiu. Ja studiowałam wtedy w Lublinie, mój narzeczony w Warszawie, a spotkaliśmy się w naszym rodzinnym mieście, czyli w Radomiu. Po 2 latach. Madzik prowadził, widzieliśmy cię, Madzik będzie mówił, cię prowadzi dziewczyna, zaprosił dziewczynę do domu. No to czekaliśmy i witałam akurat ja na drzwi i patrzę, Karolina, ja i to poznałam od razu, że to jest ta osoba, która mi ratowała mój portfel i moja komórka.
Tak, to jest po prostu crazy, naprawdę. To w ogóle to totalnie niemożliwe jest się deżywać. Chyba coś gdzieś coś było opisane. Co za historia! I dlatego też właśnie dzisiaj zaprosiłam moich teściów ze sobą. Mam nadzieję, że mi dobrze doradzą. Ufam raczej, że rzeczywiście gdzieś tam są szczerzy, dlatego też wybór padł na nich. Ta historia brzmi jak historia z jakiegoś niezłego filmu, jakiejś komedii romantycznej. To jest absolutnie przeznaczenie i tak miało być, tak musiało być, no i na szczęście tak jest. No dobra, to powiedz teraz, w czym ty się widzisz? Ja widzę się raczej w sukni obcisłej, raczej krój rybki, gdzieś tam podkreślającej kształty. Nie widzę się w księżniczkach typowych. Coś może bardziej sexy, raczej bez dużych wzorów, coś takiego eleganckiego może. Ale chodzi ci o taki rodzaj minimalizmu, że to ma być gładka suknia, czy jednak, wiesz, to ma robić wrażenie, że tam się dużo dzieje, że jest dużo zdobień, dużo koronek, że jest taka bardziej wersja na bogato. Jak ty to czujesz? Nie, raczej tak klasycznie elegancko. Chociaż z drugiej strony, no też teraz już nie jestem przekonana. Od początku szukałam takiej właśnie gładkiej wersji, ale jak przymierzałam parę takich gładkich modeli, to troszeczkę chyba jednak postarzały mnie takie suknie. W związku z czym teraz bardziej jestem przywiązana do kroju, a nie do materiału, także jestem otwarta. Czyli już masz za sobą mierzenia sukienek? Tak, zgadza się. Ale żadnej nie wybrałaś? W zasadzie jedną wybrałam już, to był ten ostatni etap, miałam podpisywać umowę, ale ostatecznie okazało się chyba, to tak, w czwartek wojna na Ukrainie, okazało się, że suknia miała być z Ukrainy, szwalnia i projektant byli z Ukrainy, no w związku z czym w ostatnim momencie zrezygnowałam. Karolina, to ja bym chciała Cię zaprosić na wybór pierwszej sukni. Zobaczysz, co tam dla Ciebie przygotowałam. Ciekawa jestem, co wśród tych moich sukienek skradnie Twoje serce, co będziesz chciała przymierzyć Cię jako pierwsze. Przypuszczam, że będzie to ryba, ale dajmy sobie szansę. Może jeszcze, wiesz, siebie i mnie czymś zaskoczysz. Gotowa jesteś? Nie mogę się doczekać. No to chodź, zapraszam. Dziękuję. Przygoda się rozpoczyna, a jak się zakończy? Czy Karolina znajdzie tutaj suknię podobną do tej swojej pierwotnej? Czy jednak postawi na coś zupełnie innego? Sama jestem ciekawa. Karolino, tu są przygotowane dla Ciebie propozycje ode mnie, także sobie teraz je poglądaj i wybieraj jedna, tylko jedna. Okej. Z której strony zaczynasz? Myślę, że od. Proszę bardzo. Dziękuję. Myślę, że nie będzie to łatwy wybór. I też taki dosyć zdobiony. Okej. Aha, teraz może to zobaczymy. Się odbywa w ciszy po prostu, kontemplacja to jest. Tak, bo u mnie z decyzyjnością różnie bywa. Aha, okej, okay. Jakoś tak, będziemy pomagać. Także może to chwilę potrwać. Dobra, mamy czas. I ta też gładka. Czy któraś z tych sukienek, które tu oglądasz, przypomina Ci trochę tę suknię, którą sobie wybrałaś jako pierwszą? Tak, tak, tak. I właśnie się nad nią zastanawiam. Jest to ta sukienka. Aha. Tamta też była właśnie z koronki. Ta koronka też była taka delikatna. No. Też miała długi rękaw. I właśnie myślę, czy wybrać tę suknię, czy jednak coś gładkiego. No już wiesz, jak wyglądasz, jeżeli tamtą wybrałaś, to już wiesz, jak wyglądasz w długiej koronkowej sukni, nie? To jest zabawna sytuacja, bo widzę, że jej serce bije mocniej do tej sukni podobnej do jej pierwszego wyboru, czyli całej koronkowej z długim rękawem, ale waha się między nią a między suknią gładką, do której do tej pory nie miała przekonania. No i właśnie, na co postawić? Ale chyba jednak gładka. No proszę, czyli idziemy elegancko i trochę inaczej niż pierwotne założenie. Tak. Zapraszam, poczuj jej ciężar i chodź ze mną. Aha, twój wybór. Karolina stawia na prostą, klasyczną, gładką suknię, oczywiście o kroju rybki, ale nie wie o niej wszystkiego, bo do tej sukni jest ogromny, bogato zdobiony tren. Jestem.
No właśnie. I co wy na to? Czyli to był twój wybór. Tak. Widzę księżniczka. Takie co? Ona nie chciała księżniczki. Podoba mi się, że jest rozcięcie. Karola ma długie, szczupłe nogi, więc to jest super. I co jeszcze? A jestem ciekawa, ty nie lubisz właśnie takich błyszczących elementów, a jednak tutaj się znalazło. No właśnie tu się znalazło, bo to jest taka suknia, która jest trochę takie dwa w jednym, bo tą spódnicę można odpiąć i ona jest zupełnie gładką rybą, więc może od razu dziewczynom to pokażemy, co? A, przepraszam. No właśnie, trochę księżniczka, a trochę... Tak, bo ja ją wybrałam w zasadzie patrząc na suknię pod spodem, a tu był taki dodatek. Okej. Niespodzianka. Mam wrażenie, że patrzymy po sobie i wiemy, że to nie to. Zdecydowanie nie to. No może zdjęcie spódnicy nas jakoś uratuje. A, i tren dalej. Czyli wielki tren zabieram i wychodzę. No i teraz już chyba bardziej w moim stylu, prawda? Nie, czyli jednak przeraził cię ten tren, który wybrałaś? Trochę tak. Trochę zrobiłam się, mam wrażenie, taka duża. Natomiast może do kościoła, to jest też jakaś opcja, żeby później zdjąć. Jest elegancko, szykownie, jednocześnie bardzo prosto. I mam takie poczucie, że Karolinie to się podoba, ale już jej teściom nie bardzo. Karola chyba nie lubi guzików w takiej liczbie. Nie wiem, tak mi się wydaje. Znaczy, to jest w zasadzie taka jedyna ozdoba w tej sukni, nie licząc tego drzewianego trenu. Więc nie wiem, chyba mi to nie przeszkadza. Za skromna jak dla Karoliny, za dużo guzików. Szczerze mówiąc, ten tren nie zupełnie mi pasuje, jakby od innej sukni. No niekoniecznie mi się podoba. Ale skromna taka, no z jednej strony okej, ale no nie ma takiego efektu wow. No ja tutaj zgadzam Martą, czy jest zbyt... bardzo prosta. Mi się przypominała tak jak trochę sukienka na komunii, nie wiem dlaczego, ale tak brakła mi tam jakiś, nie wiem, jakiś, no, błysk. Skrzydła jej, żeście podcięli teraz. No trochę tak. Kogo ty zabrałeś ze sobą? Szczerze powiedziawszy, trochę mnie zbili z tropu, bo gdzieś tam rzeczywiście szukałam tego typu sukni, natomiast tutaj opinie moich doradców były jednoznaczne. No jeśli chodzi o teściów, to trochę mnie zaskoczyli, bo wydawało mi się, że ta sukienka jest dosyć seksowna, gdzieś tam fajnie dopasowana, a mimo to nie spodobała im się. No dobra, Karola, co ty czujesz? Jak to oceniasz ten swój wybór? Właśnie, bo to najważniejsze. Tak jest. Czujesz? Nie, ja się dobrze w niej czuję w zasadzie. Nie wiem tylko, czy tutaj nie krępowałoby mi ruchów, te rękawki nie krępowałyby mi ruchów, więc to mógłby być minus. Ale myślę, że samą sylwetkę fajnie podkreśla. Ja mam wrażenie, że publiczność wybrana przez Karolinę nie doceniła projektu i potencjału tej sukni. Ona jest tak ciekawym połączeniem różnych elementów. Te opadające ramiona, ten hiszpański dekolt, do tego gładka tkanina, kształt ryby, ale z rozcięciem na nogę, do tego eleganckie guziczki. No to wszystko jest tak ultra kobiece, tak sexy. Tylko no trzeba to dostrzec i ja trochę się dziwię, że oni tego nie widzą. Bo na przykład ja to widzę. No dobrze! Pierwsze koty za płoty, co? Tak, zgadza się. No to myślę sobie, że twoja przyszła teściowa i przyszły teść mogą wybrać dla ciebie coś zupełnie innego i bynajmniej mniej skromnego. To jest moment, w którym poproszę was o wybór sukni dla Karoliny, więc przyjrzyjcie się jej dobrze, pomyślcie, w czym ona może dobrze wyglądać, już wiecie, jak wygląda w takiej sukni. W czym jeszcze chcielibyście ją zobaczyć? Zapraszam na wybór. Myślę, że wybór przez teścia i teściową jednej sukni będzie bardzo ciężki. Wątpię, żeby doszli do porozumienia i jeśli miałabym strzelać, to raczej strzeliłabym, że to teściowa będzie miała przewagę nad teściem i ona narzuci mu swoje zdanie. No moi drodzy, tu są suknie, spośród których wspólnie możecie wybrać tylko jedną. Także będziecie musieli się zgodzić w tej decyzji. Myślę, że będzie mi ciężko podjąć decyzję wspólnie z mężem. Bo jak znam siebie, podejmę za niego bardziej decyzję i później będzie moja wina, jak zawsze. Beż? Beż nie? Myślę. Nie, beż się myślę, podoba. Że podoba mi się też beż. O, gorset nie. To? Nie.
Karola nie lubi koralików. Tak? Zbyt dużo. Tu by odcięła wszystkie pewnie. To trochę byłoby szkoda. Tak. O, to jest moja. No to będziemy mieli problem. Wydaje mi się, że wbrew pozorom dla Karoliny trudno jest, trudniej jest wybrać dla kogoś, komu, dla osoby, której każda suknia pasuje. Ona jest szczupła, wysoka, więc myślę, że tu nie da się jakby wyeliminować niektórych modeli. Po prostu musi próbować każdy. Chyba w tą. Mhm. Ładne. Zgodzisz się ze mną, prawda? Z naciskiem na prawda. Wieści ja nie mam. Nie masz. Tom. I szczerze, nasz taki dyskusja się kończy zawsze, że ona zawsze wybiera swoje. I ja zawsze mówię, to po co się spytać, kiedy chcesz decydować samemu. No dobrze, czyli tak. Próbujemy zobaczyć ją w takiej małej księżniczce. Małej księżniczce. Tak? Tak jest. Teraz tu pytam. Tak? Tak. Rozumiem, że teraz nie mógł odmówić, tak? Nie, to jest ten moment, kiedy... razem do domu, także... Taki jest plan przynajmniej. Tak jest plan i tak musimy trzymać. Bardzo lubię iść Joną zakupy i zawsze pomagam, ale niestety decyzja zawsze jest przed żoną. Ale czasami, kiedy decyduje mój gust, no to wielu razy jest chwalony od innych znajomych. No to wtedy ona jest przekonana, no dobra, okej, dobrze mi mówiłaś. No dobra, czyli jak coś, to wszystko będzie na panią Agnieszkę. Zawsze jest moja wina. No, ten, kto decyduje, ten ponosi konsekwencje. To ja biorę te suknie specjalnie od was dla Karoli. Zobaczymy, czy będziecie się jeszcze lubić po tym wyborze. Zapraszam, chodźcie ze mną. Nie wiem, czy tak naprawdę wybierając te suknie pani Agnieszka myślała o Karolinie. Może po prostu spełniała jakieś swoje ślubne marzenia. Kiedy ten ślub? Na szczęście nie trzeba ci czarów, żeby mieć ślub jak ze snu. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz i kupisz na www.weddingdream.shop. Tu zrealizujesz każde ślubne marzenie. Nie możemy zagwarantować ci szczęścia w małżeństwie, ale gwarantujemy, że na Wedding Dream Shop znajdziesz wszystko, żeby stylowo wkroczyć w nowy etap życia. No miała być obcisła i rybka, a wyszła bogato zdobiona księżniczka. No życie! Panna moda jest. No właśnie, jak się podoba? Mnie się podoba. Ale po minie Karoli widzę, że nie bardzo. Mina panny młodej? Bezcenna. To jest taki moment, kiedy mam wrażenie, że ta mina mówi więcej niż 1000 słów. O, to jest taka księżniczka bardziej, prawda? Trochę tak. No właśnie. A ty nie chciałaś księżniczki. Tak. Dla mnie tak chyba trochę za bardzo pospolicie. Może tak to ujmę. Jak większość panien młodych, mam takie wrażenie. No i chyba to nie dla mnie. Czyli w czerwoną idziemy. Tak, czerwona i krótka. Czerwona i krótka. Nie bije od niej taka radość z założenia tej sukni, więc myślę, że ona się sama nie czuje dobrze. Mnie się podobała. Widząc siebie w tej sukience, upewniłam się w tym, że jednak księżniczka to nie jest mój kształt. No dobra, super. Marta, ty jednak myślisz, że ta sukienka robi większe wrażenie niż ten pierwszy tak, roli? Tak, może po prostu, że na górze więcej się dzieje. Mhm. Ładne jest tutaj jakby wycięcie, ładnie podkreśla biust, ale no, Karola chciała taką klasyczną, prostą. Tu jest księżniczka i widzę, że nie za dobrze się w niej czuje. Czyli robić dobrą minę do złej gry. Tak, tak. Ona się nie spojrzała na nas już. Jak wchodziła już, było wiadomo, że to tak, nie to. Tak. Po minie Karoliny wnoszę, że jest niezadowolona. I nawet trochę mi tak przykro, bo mam wrażenie, że to jest bardzo piękna suknia. I to, że ona jakby nie czuje się dobrze w sukni o kroju księżniczki, nie powinno przekreślać tej propozycji. Oni jednak chcieli dobrze.
Ogromną rolę w tym wyborze tutaj miała nie tylko pani Agnieszka, ale również twój przyszły teść. To może teraz jakiś męski punkt widzenia. Jaka jest ta suknia? Podoba mi się, ale tak nie wiem, nie jestem tak... jest zbyt długi z tyłu, tak, ale tak góra jest bardzo idealnie pasowana. Myślicie, że jednak zdecydowanie ryba to jest ten kierunek, w którym powinna iść Karolina? Obcisła sukienka wygląda na niej lepiej niż taka? Ja myślę, że tak, bo ona ma świetną figurę i ona by podkreśliła. Jeżeli stawiamy na rybę, to będzie suknia, która faktycznie będzie podkreślała to, że jesteś wysoka, smukła i na tym ci najbardziej zależy. Tak, zgadza się. Oh yeah. Ile chcesz pokazać tej góry, powiedz mi? Ile tego dekoltu? Lepiej się czujesz w tych gorsetach, czy teraz jak masz do porównania ramionczka, to ci się to bardziej podoba? Nie, bardziej mi się to podoba. Nawet mogłabym iść w stronę rękawka. Podobają mi się też suknie z rękawkiem. Jeśli chodzi o wycięcie, to nie ma granic. Oh yeah. I tutaj ukłon w stronę narzeczonego. Maćkowi pewnie też. Okej, dobra, super. Bo czasami jest tak, że dziewczyny chcą, a potem narzeczony robi się, wiesz, w kolorze cegły, nie? Nie. Czyli tutaj odkrywamy. Nie ma problemu, tak, można. Super. Właśnie tu mi się podoba dekolt, że jest tak w zasadzie subtelny, ale długi. I też bardzo ładnie tutaj właśnie ta góra jest podkreślona. Czyli jak miałabyś powiedzieć o tej sukni, to podoba ci się jej góra, nie podoba ci się dół? Tak. Czy nie? Tak, dokładnie. Tak, góra jest idealna, ale dół nie do końca niczego nie. Czyli w połowie trafiliśmy. Gdzieś jesteśmy na dobrej drodze. Tragedią. Tak. Czyli co, wybaczasz ten wybór teściom, tak? Przerywamy. Nie mam wyjścia, potem mnie nie zaproszą i będzie. To milczenie było wymowne, no, słuchajcie, zaczęłabym się bać. Dobra, to pomyślimy na jakiś lepszy prezent. No dobrze, słuchajcie, czas na moją propozycję dla Karoli. Trochę się boję, bo widzę, że tutaj nie będzie lekko. Karola jednak ma jakieś takie swoje wymagania całkiem spore. Nie? Wymagająca jest bardzo. W stosunku do narzeczonego też była wymagająca? Była. Ale syn jakby zdał egzamin. Tak, bo przetrenowany już jest. No to super. Ale nie przeze mnie. Owszem. Karola ma całkiem dobry wpływ na mojego synka. Tak, trochę rozpuściliście go? Trochę. Ukochany synek, co? Czy to jest jedynak, tak, ten synek? A, wszystko, no, wszystko jasne. Karola. Słuchajcie, nie, to ja absolutnie rozumiem jako matka syna, że on jest wychuchany, wypieszczony, rozpuszczony i oczywiście on należy do mamusi, to jest jasne. Podczas tego dnia ślubu to będzie trudny dzień, wiem, łączę się z panią w bólu. Będzie czas syna oddać. Oddaję go w dobre ręce. Ja wiem, to jest jedyne pocieszenie. Tak. W tej całej trudnej sytuacji. No dobrze, słuchajcie, obgadaliśmy trochę narzeczonego, obgadaliśmy sukienki, czas przejść do dzieła i po prostu zaprezentować coś, co skradnie serce Karoli, chociaż na moment. Ta droga do wyboru tej idealnej sukni może trochę potrwać, także uzbrojcie się w cierpliwość, a my idziemy mierzyć Karola. Co z tego będzie? Stylizacja ślubna to nie tylko suknia. Oczywiście ona jest najważniejsza, ją wybieramy jako pierwszą i ona nadaje kierunek w wyborach kolejnych akcesoriów, które są absolutnie niezbędne. Czyli panna młoda musi mieć piękne akcesoria we włosach, to może być welon, mogą być opaski, musi mieć oczywiście dobrane do całości buty, no i musi mieć piękną biżuterię. Oczywiście już idziemy do pracowni, ale też chciałam zwrócić twoją uwagę na biżuterię, którą tutaj mamy. Mamy tu biżuterię marki Brio, która jest idealnym rozwiązaniem jako dodatek do sukni ślubnej. Oczywiście wybór jest ogromny, jest i białe złoto, i żółte złoto, i pięknie błyszczące cyrkonie, więc coś do wyboru, do koloru. Oczywiście tą biżuterię będziemy dobierać później, żeby idealnie pasowała do twojej sukni, ale ciekawa jestem, czy coś ci tu wpadło w oko, w sensie w jakim kierunku ewentualnie byśmy szły, żebyś mnie naprowadziła. Coś na pewno w złocie. Bardziej podobają mi się złota biżuteria niż srebrna, więc na pewno taki klimat bym uderzała. Ale złota taka, zobacz, tak jak tu, że troszeczkę mieniąca się, czy po prostu gładka? Nie, raczej gładka. Gładka, czyli w ogóle zero kamyczków? Tak. Ty jesteś dziwną panną młodą. Stanowisz dla mnie prawdziwe wyzwania. Ale na przykład tam mi bardzo wpadło tak? w oko, tak. Mimo, że nie jest może taka minimalistyczna, ale piękna. Bardzo ładny ten łańcuszek. Tu mamy więcej błysku. A bransoletki? Myślisz o tym, żeby mieć bransoletkę na ślubie, czy nie? Czy raczej o czymś na szyję? Bardziej kierowałabym się jednak w jakiś naszyjnik. A kolczyki? Masz dziurki? Mam. A, tak, masz? Tak. No to super.
też ciekawe, zobacz, jak ładnie odbija światło, pomimo tego, że nie ma kamieni. Tak, też. A coś takiego za delikatne? To jednak już te kamienie, nie do końca. A, okej. Okay. Dobra, będziemy szukać czegoś bez kamieni na koniec. A powiedz mi, macie już obrączki? Nie. Czekaj, to coś ci pokażę jeszcze. Bo to też jest super, że właśnie Briu ma obrączki. Oczywiście w białym złocie, w żółtym, w różowym. Mogą być również zdobione kamykami. Co z tego najbardziej czujesz? Powiedz mi, w jakim klimacie będziesz szła? Myślę, że coś z tych... Okej. Z tych złotych rzeczywiście. Czyli tak klasycznie, ale z drugiej strony nowocześnie, tak. Bo one są nie takie półokrągłe, tylko tak ostrocięte. Mhm. To bardzo ładne. Też koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, żeby ta obrączka była dobra na maksa, dobrze trzeba dopasować ten rozmiar. To jak gruba jest obrączka też ma znaczenie, wiesz, żeby ci nie przeszkadzała tak na co dzień, bo inaczej się wybiera taką biżuterię, którą nosisz od czasu do czasu, a inaczej taki element biżuterii, który będziesz z tobą do końca życia. To jest też ważne, żeby wybrać taką obrączkę, która będzie zarówno tobie się podobała, jak i mężczyźnie, a z tym już bywa ciężko. Briu też ma tutaj biżuterię dla mężczyzn, więc może również twój narzeczony coś sobie wybierze. No dobra, idziemy mierzyć suknię. Idziemy. Czas na mnie. Mam nadzieję, że sprostam wymaganiom. No dobra, musimy teraz coś pomierzyć. Pani Olgo, mamy rybeczki przygotowane? Cześć, tak. Mam już kilka propozycji. Słyszałam, super. Że szukamy czegoś więcej niż tylko gładka suknia. To, co dzieje się w pracowni, jest zawsze taką fajną przygodą. Ja lubię ten moment. Natomiast tutaj Karolina jest bardzo wymagająca i czuję, że może być mi ciężko sprostać jej oczekiwaniom, no ale oczywiście nie daję za wygraną, więc lecimy z sukienkami jedna po drugiej i mierzymy bardzo różne fasony, i różne kolory, i różne kroje, i różny styl. No i czym to się zakończy? Zakończy się realizacją jej wizji. Tak, przypuszczam. No dobra, dajmy Karoli szansę, że troszkę sobie wybrała po raz drugi. Miejmy nadzieję, że lepiej niż po raz pierwszy. Idę to oglądać. Mam takie poczucie, że Karolina wychodzi teraz w sukni nie do końca ode mnie. Trochę ten wybór jest wbrew mnie, ale mi na maksa zależy na tym, żeby spełnić jej marzenia. Widzę, że ona ten model czuje, to jej się podoba, więc okej, ja nie będę z tym walczyła. Proszę bardzo. No już patrzcie, idzie zadowolona. Od razu już z daleka się uśmiecha, no. To zaczniemy może od ciebie, Karolina. Co? Tak zawsze zaczynali twoi bliscy, może teraz ty? Podoba mi się ta propozycja, ale też widzę parę rzeczy, które bym zmieniła. No. Na pewno chciałabym głębszy dekolt, jeśli chodzi tutaj o plecy. Fajny jest to na pewno rękaw, na pewno fajny jest ten dekolt. I wydaje mi się, że ta koronka jest taka delikatna, mimo że gdzieś tam nie chciałam raczej iść w te koronki, to tak nie rzuca się w oczy. Jest bardziej właśnie taka delikatna, więc to jest myślę, że okej. Okay. No tutaj właśnie ten tren może nie jest aż tak długi, natomiast myślę, że jakbym dodała jakiś długi welon, to by było też dla mnie okej. Okay. Widać błysk w oku. Chociaż ja mam takie poczucie, że w tym salonie jest 100 innych sukienek, w których wyglądałaby lepiej. Ale jest coś takiego magicznego w tym modelu, co bardzo do Karoliny pasuje. Dlatego ja to kupuję. No dobra, mama pana młodego, co myśli o tej suknie? Nie widzę tyłu jeszcze. Tak myślę, że ta suknia mogłaby być tą jedyną. Marta, co myślisz? No jest taka delikatna, subtelna i wreszcie widać uśmiech u Karoliny. No. No, myślę, że jest okej. Okay. Bardzo ładnie Karola w niej wygląda, podkreśla jej kształty, ale to też nie jest ta sukienka, myślę, której szuka. No to jeszcze mężczyzna, bardzo proszę. Dla mnie the best. Najlepsza. Tak, to jest trzecia, które teraz oglądamy, to jest super, idealnie wygląda, tak jak trzeba. Jest bardzo dobra. Zadam ci teraz bardzo trudne pytanie. Czy ty chciałabyś jeszcze jakoś przymierzyć, czy już nie? Nie, myślę, że mogłabym jeszcze coś przymierzyć. I
ja mam niedosyt. I ja wiem, że tam w pracowni Karolina przymierzyła suknię, w której moim zdaniem wygląda lepiej, więc ponieważ takie mam poczucie, że tak jakby jeszcze nie ma faworyta, to pomyślałam, że spróbuję z jeszcze jednym modelem. A co? Mamy czas. Nie no, żartowałam. Nie mamy czasu, ale działamy. No i co, Karolina? Ty opowiadasz, czy słuchasz swoich gości zaproszonych? Wysłuchasz. Żeby nie sugerować. Marta? Mi się podoba najbardziej ze wszystkich. Dlaczego? Nie wiem, jest, no tak, no jest ten efekt wow. Fajnie się mieni, ale też fajnie jest wycięta i z przodu, i z tyłu. Obydwie mi się podobają. Widzę, że tak dyplomatycznie już nie, teraz. Naprawdę, naprawdę, obydwie mi się podobają. Nie wiem, którą bym wybrała na Karolim miejscu. Mhm. Bardzo mi się podoba materiał pod spodem. Taki delikatny jest, tak? Bo to są dwie warstwy. Tak, tak, tak. I tren ma bardzo ładny. To teraz może teścia pociągniemy za język troszeczkę. Ja dalej trzymam wcześniejsze, które było lepiej ona wyglądała. To też jest fajne. Możemy powiedzieć, że to jest to. Najważniejsze, żeby teraz powiedziała Karola, co myśli o tej sukni. O dziwo mi się podoba. Czemu o dziwo? O dziwo, bo no ona jednak nie jest taka super dopasowana. Gdzieś tam nie opina mnie bardzo. Ona może być troszkę jeszcze tak, wiesz, podcięta pod pupą, bardziej ściśnięta. Widzisz, że ona jest dużo na ciebie za duża, znowu jest z tyłu na szpilkach. Więc ta kwestia dopasowania do ciała jest oczywiście jeszcze do ustalenia. Doskonale pasuje jej ten fason, ten krój, ten kolor, ta ilość ozdób, no po prostu mam takie poczucie, ha, good, good job, to jest to. I takie mam poczucie, że Karolinie też się podoba. I to jest dla mnie duży sukces. Tak. Będziesz mogła się zastanawiać podczas metamorfozy, która troszkę potrwa, bo oprócz tego, że zadbamy o twoją fryzurę i o twój makijaż, to dzisiaj jeszcze dodatkowo zadbamy o twoje paznokcie. Jesteś gotowa? Jestem. No to zacznijmy od paznokci. Zapraszam, chodź ze mną. W dniu ślubu wszystkie oczy skierowane są na pannę młodą i na dosłownie każdy detal, więc wszystko musi być dopracowane. Bardzo ważne są tego dnia dłonie, które są też fotografowane, więc o te dłonie trzeba dbać. Jeżeli chodzi o skórę dłoni, warto zadbać o nią z odpowiednim wyprzedzeniem. No i też odpowiedni manikur musi być dobrany do całej stylizacji. Karolino, to jest pani Patrycja, ekspertka marki Neonail i stylistka gwiazd. Siadaj sobie, to jest nasza panna młoda. Bardzo mi miło. Piękna dziewczyna o świetnej figurze, już udowodniła to mierząc wiele rybek. I wyszło wspaniale, teraz okaże się, co zrobimy z jej dłońmi, jak możemy o nie zadbać. No więc ja poproszę panią o rękę, obejrzę sobie. O, to już za późno. Już. Coś panią wyrzucę. Piękne paznokcie mamy, książkową płytkę. Widzę, że dbasz o skórę. Super. Polecę ci taką fajną pielęgnację trójfazową Damask Rose z Neonail. Są to trzy produkty, które stosujemy od razu po sobie. Pierwsza to peeling, którym pozbywamy się naskórka. Następny etap jest to serum, które nawilży twoją skórę i wykańczamy sobie całą pielęgnację kremem. To jest ważne, żeby w dniu ślubu były naprawdę pięknie wypielęgnowane dłonie, bo jednak to jest taki moment, kiedy nasze dłonie chyba jedyny raz w życiu mają tak wiele zrobionych zdjęć, nie? Bo ten moment nakładania obrączki musi być uwieczniony. Czyli pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, to piękna, wypielęgnowana skóra dłoni. A co jeżeli chodzi o paznokcie, o kolory, o trendy? Co jest teraz modne? Na pewno jeżeli chodzi o trendy, klasyka, klasyka, klasyka. Czyli i wariacje na jej temat, dokładnie tak. Na pewno możemy się pokusić, co jest super modne, double French, czyli biała końcówka. Aha. I delikatny, srebrny paseczek. Myślę, że jest to super, coś się błyśnie, ale jest nadal classy i za 20 lat, jak spojrzysz sobie na swoje zdjęcie, to nie pomyślisz, że byłam ofiarą trendu, tylko robię coś ponadczasowego, co jest tak, z takim pazurem. Jeżeli jesteś odważniejsza, bo też ważne są twoje preferencje, możemy się pokusić
poprosić o zrobienie swirl nails. To... Co to jest? Co to jest? Brzmi dobrze. Są to wariacje także na temat Frencha, tylko w zupełnie innym kształcie. Możemy się pokusić także o użycie kilku kolorów lub kolorów z kolekcji najnowszej Bright Steam, które mają odrobinę błysku, no i efekt flasha. Także w momencie, kiedy robimy zdjęcie z lampą błyskową, kolory zdecydowanie bardziej się mienią niż tak, jak widzimy je teraz w świetle dziennym. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda. O, to super, bo jeszcze tego Frencha mogę sobie wyobrazić ze srebrnym paseczkiem, ale ten swirl nail to już mnie poraził. Tutaj są wariacje na temat Frencha i wcześniej wspomniany swirl nails. W tym miejscu jest w wersji bardziej szalonej i kolorowej, z niebieskim, bo wiadomo, że stare przysłowie mówi panna młoda powinna mieć coś niebieskiego. Tak więc możemy się pokusić o delikatny kolor. Tutaj w wersji bardziej zachowawczej i takiej klasycznej, czyli na beżowym podkładzie białe, zawijane formy. Ale widzę, że jak ktoś nie ma ochoty na taką klasykę, tylko marzy o mocnym, intensywnym kolorze, to też jest dla niego cień nadziei. Czyli można zrobić mocny kolor na ślub? Zdecydowanie tak. Mhm. I coraz bardziej idziemy w tym kierunku i dziewczyny się decydują. Wiodącym przesłaniem marki Neonail jest to, aby wyrażać siebie przez kolor i stawiać na to, w czym po prostu czujemy się dobrze i komfortowo. Wtedy najlepiej poniesiemy taki manikur. A co to jest tam na dole, takie tutaj błękitne, różowe, takie jak marmurek trochę wygląda? Dokładnie tak. Marmurki zdecydowanie nadal są w modzie. Ładne to. Od kilku sezonów możemy obserwować, że właśnie dziewczyny uwielbiają takie motywy przypominające marmur, jak ten, który mamy tutaj. Oh yeah. Ale wiecie co, ja tak jestem sroką i założyłam tam kamyczki i to mi się podoba. W tym sezonie będą modne także efekty 3D, kryształki, perełki. Boże, muszę zaplanować swój ślub na ten rok, manikur mi pasuje. Trendy są absolutnie pode mnie. Na początku jakoś tak nie zwróciłam uwagi, nie wiem zupełnie czemu, bo przecież no, bo potrzebujesz mnie, żeby ci pokazywać wszystko, co świeci, dokładnie, bo ty odwracasz wzrok. Dlatego bardzo dziękuję i rzeczywiście teraz szłabym w tym kierunku. No więc jeżeli podoba ci się błysk, to na pewno spodoba ci się nowa kolekcja Neonail, która właśnie skupia się na błysku. Mhm. Jest to 6 pięknych nowych odcieni. Nazwa tej kolekcji to Bright Steam, która sugeruje, że możesz założyć ją ty i mogą nosić je twoje świadkowe, druhny, teściowa, mama. Cała rodzina. Dokładnie tak. Spektrum kolorystyczne jest dosyć duże, także na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Czy to jest taki lakier, który nakłada się tylko w jednej warstwie, czy trzeba nałożyć kilka? Jak to wygląda? Krycie tego produktu możemy budować. Możemy nałożyć jedną warstwę dla takiego bardzo subtelnego efektu, ale żeby bardziej się błyszczało, możemy nałożyć dwie i zdecydowanie też będzie wyglądało to przepięknie. Mm-hmm. No dobra, czy to jest moment, kiedy Ty musisz podjąć decyzję, co chciałabyś mieć na paznokciach? Tak? Dobrze. Mhm. Jeśli miałabym wybierać, to chyba między pierwszym a drugim kolorem, ale myślę, że może zdam się już na ciebie i wybierzesz mi po prostu, który lepiej będzie do mnie pasował. No dobra, moje drogie, to ja Was zostawiam. Działajcie. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona i że za chwilę będziesz miała piękne łapki i bardzo na to liczę i czekam na ciebie. Będziemy dalej się czesać, malować. Dziękuję. Super. Wybrałaś te dwa kolory i moim zdaniem to jest strzał w dziesiątkę. Jeśli mam być szczera, wydaje mi się, że do twojego typu karnacji będzie najbardziej pasował Maid of Honor. No i co? Myślę, że możemy sobie zacząć działać. Super. Czas zadbać o makijaż i fryzurę Karoliny. Rozpoczynamy finał. Jestem bardzo ciekawa, jak obstawiacie, na jaką suknię zdecydowała się Karolina. Czuję, że trzecia. Aha, pani Agnieszko. Też tak czuję. Trójeczka. Pan Ostman. Czwarta. Czwarta. No to przekonajmy się, czy Karolina wybrała trójkę, czy czwórkę, czy może Was zaskoczy. Karolino, zapraszam.
zdążyć. Proszę bardzo. I co wy na to? No. Pani się odwróci? No. Proszę bardzo. Droga pani. No ja jestem zaskoczona. Tak, tak jest. No. Tak myślałam, że tak będzie. Zdecydowanie. No. Karolina wam zrobiła psikusa. O, właśnie. Postanowiłam jednak zaufać swojej intuicji. No dobrze, ważne, żebyś się ty dobrze czuła. Nie, bardzo ładnie wyglądać tam. Tak, i właśnie Karolina pomyślała, że właśnie welon będzie pięknym uzupełnieniem tej prostej sukni. Doda takiej wyjątkowości, podkreśli, że to jest jednak ślub. I też dużo takiej nowoczesności daje ten welon. No proszę Karola, ty to potrafisz zaskoczyć. Nikt się nie spodziewał tego wyboru, ale wyglądasz olśniewająco, przeelegancko, jednocześnie kobieco. Tak się czujesz? Tak, czuję się tak. I właśnie chyba trochę na przekór, ale też... I na mnie spojrzenie. Dziękuję ci. Szczerze mówiąc, trochę się zdziwiłam, jak założyłam pierwszy raz suknię i gdzieś tam te opinie nie były takie pozytywne. Ale w związku z tym, że ja się w niej dobrze czułam, to jednak wybór padł na tę. Czy czujesz, że to jest dobry wybór? Tak, tak. Myślę, że właśnie jak jest cała oprawa, teraz makijaż, fryzura, no i szczególnie ten welon, to rzeczywiście stanowi to taką fajną całość. Co opowiecie? Piękna panna młoda? Pięknie. Tak, ale tu welon zrobił absolutnie tak, robotę. Tak, absolutnie. Jest. Tak, mi to ta sukienka w ogóle teraz... Tak, zupełnie inaczej wygląda. No więc właśnie te akcesoria mają ogromną moc. Każda suknia może nabrać zupełnie różnego wymiaru i tak naprawdę od tych akcesoriów zależy, jakiego stylu tej sukni nadamy, zwłaszcza przy takiej prostej kreacji, która jest przepięknym tłem do zrobienia całości. No to co, zadowolona? Tak, jak najbardziej. Brawo. No dobrze, moi drodzy, to wam bardzo dziękuję, bardzo gratuluję. Jesteś przeelegancką panną młodą, z wielką klasą i jak widać silną opinią. I tego ci bardzo, bardzo gratuluję i dziękuję wam za dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.